Środek od środka, wydanie poszerzone, dzisiaj będzie wielu bohaterów z bardzo różnych środowisk. Dwie znakomite książki. Jedna napisana przez Austriaka o czasach chińskiej dynastii Qing. Christoph Ransmayr to autor, książka nazywa się Cesarski zegarmistrz. Druga rzecz to Clarissa Gunawan, Perfekcyjny świat Miła Kosumidy. Tym razem autorka jest z chińskiej rodziny, urodzona w Indonezji, mieszkająca w Singapurze, pisząca po angielsku o swojej ulubionej Japonii. To są dwa światy, które istnieją, jak najbardziej, nie wykluczają się. Austria i cesarskie Chiny, chińsko-indonezyjsko-singapursko-brytyjska Japonia również istnieje i ma się znakomicie. Obie książki w serii z Żurawiem, wydane przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, i od niego, od wydawnictwa, je otrzymałem, za co bardzo dziękuję. Wzmianka o tłumaczach. Perfekcyjny świat Miła Kosumidy, Magdalena Rapsztyn, Anioł z angielskiego, tutaj już kłopotu nie ma, a z niemieckiego Cesarski zegarmistrz przełożył Jacek Buras. Mamy dwie książki o dwóch nietypowych światach, pisane przez, w tym przypadku, Europejczyka, więc teoretycznie jeszcze jakaś bliższa naszej wrażliwości, chociaż czym jest nasza wrażliwość? W przypadku Indonezyjki z chińskiej rodziny, co warto podkreślić, bo też rozmawialiśmy na TikToku o tym, jak bardzo na Malajach, szczególnie w Malezji, w Indonezji może trochę mniej, ale także Chińczycy są nielubiani, bo zawsze zajmowali się handlem, zawsze potrafili szybciej liczyć, szybciej się uczyć, lepiej się uczyć i mieć tym samym lepsze pozycje, więc chińska mniejszość, chińska diaspora tam na Malajach nie jest lubiana. Zawsze ma pod górę. To na filmach też widać. Indonezyjka z chińskiej rodziny przenosi się zatem do Singapuru, uczy się pisać i chce napisać powieść, jaką sama chciałaby przeczytać. A od dziecka przesiąka światem mangi, anime, japońskiej kultury, Murakamiego i całej reszty. No i to widać. I to jest książka napisana jak przez Japończyka. Niezwykła wrażliwość, no ale najpierw po kolei. Jeżeli chodzi o Cesarskiego zegarmistrza, naprawdę bardzo, bardzo kompetentne rzeczy. Na samym początku to jest Austriak, przypominam, to jest Austriak. Z książki, z okładki dowiadujemy się, że jest to filozof i etnolog z Wiednia, który dużo podróżował i zbierał obserwacje. Mieliśmy już takiego człowieka, także na kanale, nazywa się Jonathan Spence i jest znakomitym sinologiem, który pisze książki historyczne jakości niezrównanej o Chinach i potrafi pisać rzeczy bardzo, bardzo twarde historycznie, jak historię Chin, ale także takie rzeczy o cesarzach, starając się wcielić w cesarzy. Tutaj jest o cesarzu Kangxi, wcześniejszym wobec Qianlunga, a tutaj jest bezpośrednio historia docierająca do objęcia przez Qianlunga rządów, czyli do pierwszej połowy XVIII wieku. Tutaj mamy wiek XVII. Cesarski zegarmistrz toczy się wtedy, kiedy Qianlung jest w sile wieku. On rządził 60 lat i abdykował, ponieważ nie chciał przebić swojego poprzednika, jeżeli chodzi o długość rządów. Więc jeżeli Qianlong jest w sile wieku, to mamy połowę wieku XVIII. Brytyjski zegarmistrz, który przybywa do Chin z misją spełnienia zachcianek cesarza, zbudowania jakiegoś mechanizmu, którego świat nie widział, ma do zbudowania cztery zegary. Czy to się udaje, czy nie, to już możecie sami zobaczyć. Natomiast to austriacki sposób myślenia. Austriacka szkoła ekonomii była kiedyś używana w Japonii także. Czy austriacka szkoła pisania potrafi tworzyć dzieło o Chinach? Okazuje się, że tak. Tutaj język jest znakomity. I będę prosił z czasem wydawnictwo o próbkę tekstu oryginalnego, bo Ransmayr zrobił bardzo ładny szyk zdania. Po niemiecku wszystko musi być poukładane. Orzeczenie na drugim miejscu i choćby się waliło, paliło, tak musi być. A on to zrobił kreatywnie. I dlatego zastanawiam się, jak może to wyglądać w oryginale. I na przykład, żebyście mieli próbkę. Brytyjski zegarmistrz to Cox. Cox dotarł do chińskiego lądu pod zwiotczałymi żaglami rankiem owego październikowego dnia, kiedy Qianlong, najpotężniejszy człowiek świata i cesarz Chin, kazał 27 urzędnikom podatkowym i handlarzom papierami wartościowymi obciąć nosy. Tumany mgły snuły się tego łagodnego jesiennego dnia ponad gładką powierzchnią rzeki Qiantang, której piaszczyste, tworzące liczne odnogi łożysko ponad 200 tysięcy robotników przymusowych pogłębiło przy użyciu łopat i koszy, aby zgodnie z życzeniem cesarza pomyłka natury została naprawiona i rzeka uczyniona żeglowną łączyła morze i zatokę Hangzhou z miastem.
Raz po raz mgły przesłaniały statek przybyszy tłumowi, który zgromadził się na placu straceń leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie portu. Według protokołu policji było tam 2100 widzów, świadków nieomylności i sprawiedliwości cesarza Qianlonga, wielu ubranych odświętnie, którzy czekali na pojawienie się kata gawędząc albo przejęci czcią milcząc i widzieli trójmasztowiec nadpływający pośród unoszących się nad rzeką mgieł, raz po raz przez nie przesłaniany i z każdym kolejnym wynurzeniem się z nich przybierający coraz groźniejszą postać. Co za statek! Nie spotykam wielu wykrzykników w tekstach, z którymi mam do czynienia, także w powieściach, gdzie teoretycznie powinno być ich miejsce. Ransmayr zrobił bardzo dobrą robotę. Sam przyznaje się na zakończeniu książki, że to fikcja, oczywiście. Tak jak Jonathan Spence opisuje nam historię nie tylko tutaj, w Treason by the Book, ale także w swoich To Change China, albo tak jak mamy tutaj To Change China, albo The Khan's Great Continent, o takich porozumieniach, pierwszych połączeniach między Chinami a resztą świata, tutaj oparte na faktach. I teoretycznie w tych książkach powinno być miejsce na takiego brytyjskiego koksa, zegarmistrza, ale Ransmayr stworzył książkę bardziej fikcyjną, przypominającą te dzieła. Cesarz Chin i Treason by the Book, o tym, jak chciano coś zrobić w Chinach, coś nie tak, albo coś tak, ale bardziej nie historycznie, żeby bieg historii zaznaczyć, ale żeby pokazać uczucia ludzi. Christoph Ransmayr, cesarski zegarmistrz, podróż brytyjskiego zegarmistrza na chiński dwór. Aha, drugi cytat. Właśnie. Koks marzł. Najświetniejsze domy Anglii i kontynentu składały w minionych 20 latach zamówienia na Shoe Lane. Jedne, żeby samym sobie sprawić prezent. Inne, by nastroić do siebie przyjaźnie potężniejsze i niezdobyte dwory, jak ów carów rosyjskich. Ale czy którykolwiek z obdarowanych spytał o twórcowych zegarów i automatów, które otrzymał wraz z prośbą o udostępnienie jakiegoś szlaku handlowego, o ulgi celne czy inne przywileje? Cesarz Chin spytał. No więc już wiemy, bo to początek książki, że cesarz Chin będzie inny od reszty. Jak inny? A może taki sam jak ten Brytyjczyk? Może nagle dwie osoby z dwóch różnych biegunów świata zaczną porozumiewać się z tym samym językiem. Ale jak porozumiewać się ma śmiertelnik z cesarzem Chin nieomylnym, boskim? Nie da rady. A może da. To jest jedna rzecz. Druga. Perfekcyjny świat Miła Kosumidy. Clarissa Gunawan. Kiedyś w Indonezji, w tamtejszym wariancie języka malajskiego, w taki sposób zapisywało się U. Tak jak był Sukarno, Suharto, przywódcy tego kraju przed laty, to pisało się ich nie przez U, S-U i tak dalej, tylko właśnie Soe, Soe Karno, Soe Harto, ale to była pisownia dla Holendrów, ponieważ kiedyś Indonezja, Malaje były Indiami wschodnimi, no i ten sposób miał być łatwiejszy dla oka mieszkańców Holandii. Związki z Holandią zostały, w tej książce ich nie ma, ale mamy pozostałość taką, że widząc Clarissę Gunawan, widzimy, że ma coś do czynienia z Indonezją już na wstępie. Mimo, że perfekcyjny świat Miła Kosumidy stwarza obraz Japonii. Stwarza obraz idealny, ponieważ idealny zgodnie z tytułem. W tytule jest zagwozdka, bo ten świat perfekcyjny, bohaterki, która się właśnie tak nazywa, Miła Kosumida, jest bardzo daleki od perfekcji. Na początku jest ok, ale kiedy główna bohaterka poznaje chłopaka, głównego bohatera, który ma ewidentnie, żywi jakieś uczucia wobec niej, cały czas go odtrąca. Chłopak jest w porządku, dziewczyna jest w porządku, nic się nie stało, nikt nikomu nic nie zrobił, ale te zaloty, to narastające uczucie, to niewinne uczucie, jak najbardziej normalne, jest odstawione na boczny tor od razu, bez zastanowienia, nie na zasadzie, spróbujmy, zobaczymy jak będzie, nie. Jest za tym jakaś tajemnica, która uniemożliwia dostęp do głównej bohaterki tytułowej Miła Kosumidy. Jaka? Gunawan zrobiła konstrukcję tej książki w trzech częściach. Wyszedł z tego odrobinę Rashomon, tak jak Akutagawa Ryunosuke stworzył dwa opowiadania, które dały później Akirze Kurosawie pomysł na film, którym podbił międzynarodowy świat kultury, tworząc swojego Rashomona na początku lat 50. Japonia się wtedy rozstawała ze Stanami Zjednoczonymi jako swoim wielkim protektorem i przy okazji jeszcze okupantem po przegranej II wojnie światowej i pokazywała światu, że może.
że ma kulturę taką, na widok której świat jest rozkładany na łopatki. Kurosawa dostał za Rashomona Oscara, wcześniej jeszcze Złote Lwy w Wenecji, albo Złotą Palmę w Cannes, zawsze mi się myli. Przepraszam za to. Natomiast Rashomon był skonstruowany na zasadzie opowieści o tym samym z trzech różnych punktów widzenia. Doszło do zbrodni i przedstawiał punkt widzenia mężczyzna, kobieta, mężczyzna obrońca, kobieta poszkodowana i rabuś, demon. W tym przypadku to też jest kryminał, to też, kryminał taki trochę nie wprost. To też jest opowieść z czymś, co oczywiście domyślamy się od początku, zostało prawie od początku, zostało popełnione nie do końca z woli któregoś z bohaterów, no jak się łatwo domyślać głównej bohaterki, która tą tajemnicę trzyma w sobie. I mamy zatem pierwszą część opowieści ze strony wyłącznie chłopaka, głównego bohatera, drugą ze strony jednej z przyjaciółek, najlepszej przyjaciółki tytułowej Miwako Sumidy i wreszcie z trzeciej strony opowiada swoją historię siostra głównego bohatera. Wyszła z tego historia, która trzyma cały czas przy kartach tej powieści. Ostatnio miałem komentarz na TikToku, że komuś się zdarzyło zmierzyć z kroniką ptaka nakręcacza Murakamiego. Tutaj jest wersja angielska. Ja pamiętam, jak czytałem sam tę książkę i wtedy jeszcze, no to był chyba 2001 rok, Małysz w Lahti coś zdobywał i to było bardzo ważne. To chyba były Mistrzostwa Świata i pamiętam bardzo krótka skocznia, bo kiedyś miarą postępu było, żeby skoczyć 88,5 metra, a nie 88 tylko, a nie żeby lecieć 140x i lądować jeszcze perfekcyjnie telemarkiem. Kiedyś było inaczej, ale pamiętam, że siedziałem przyklejony do ptaka nakręcacza, nie mogąc się od niego oderwać. Stwierdziłem, dobrze, zacznę kolejną książkę wówczas. Zacznę kolejną książkę, zobaczymy jaka to. Podobał mi się Murakami wcześniej. Wiedziałem, że będzie dobrze. Tak samo miałem z Miwako Sumidą. Przeczytałem ją na dwa razy tylko dlatego, że musiałem wyjść z psami. Na dwa razy, a nie na raz. To jest książka napisana znakomicie, a autorka przyznaje się, że uczyła się pisarstwa na kursie kreatywnego pisania. To samo robił Kazuo Ishiguro, dostał Nobla. Ale Kazuo Ishiguro w porównaniu z Gunawan jest nudziarzem. On nawet w porównaniu z innymi jest nudziarzem. Oczywiście to rzecz gustu i możecie powiedzieć, że się mylę. Ale Ishiguro jest człowiekiem, który sam przyznawał, że o Japonii to musiał czytać, żeby dowiedzieć się jaka jest, bo mieszkał w Wielkiej Brytanii. Więc on wiedzę o Japonii ma z książek. Gunawan, stąd też to porównanie do Ishiguro jest trochę na miejscu. Pytana także, ponieważ wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadziło z autorką wywiad, jest dostępny na ich Facebooku, przyznaje, że nie musi robić specjalnego researchu o Japonii, bo ona nasiąka Japonią od lat. Czasem musi coś sprawdzić, szczegóły architektoniczne, zwyczaje pogrzebowe, ale to nie dotyczy tej książki akurat, tylko poprzedniej, która już do mnie zachęconym Miwako Sumidą jedzie. Ale tak, żeby pisać o Japonii, tutaj jest Japonia przejścia z lat 80. do 90., nie musi się starać zbierać materiałów. Ona to ma w głowie. Nie czujemy, że to jest Japonia odległa od nas. Przełom lat 80. i 90. powinien teoretycznie stwarzać inną atmosferę. Ta książka równie dobrze mogłaby się dziać dzisiaj. To nie jest ważne. Właśnie sztuka w tym, żeby napisać książkę tak, żeby ją osadzić w historii na dowolnym poziomie czasowym. Oczywiście, osadzenie w konkretnych realiach i nawiązanie do nich też jest czasem potrzebne, ale jeżeli można się tak nauczyć pisać na kursie, to znaczy, że mamy do czynienia z osobą naprawdę bardzo interesującą w środku i poukładaną. Gunawan przyznaje, że to jest książka, jaką sama chciałaby przeczytać. Stworzyła rodzaj narracji opartej prawie na dialogach, która bardzo przypomina, ale też nie zawsze, bo jest dużo opisów, ale przez opisy przelatujemy tak, jakby ktoś nam je opowiadał. Nie jakby były kolejną partią do przeczytania. Opisy są w skrócie spoko i potrzebne, ale czasami bywają nadmierne. Nie zawsze. Trzeba je ładnie stworzyć i kompetentnie, ale czasami mogą odrzucać. Tutaj sprawiają wrażenie, jakby były dalszą częścią dialogów. Te dialogi poza tym, mieliśmy wcześniej Yuko Tsushima i Hiromi Kawakami, które eksperymentowały z formą,
Tak samo Yoko Tawadę, która eksperymentowała z formą dialogów. Tutaj nie ma eksperymentów, tutaj normalnie wszystko jest mówione od kreski. Tak jak dialog wygląda w podręcznikach do nauki języka, w podręcznikach do nauki dialogu. Ale nie ma eksperymentów, mimo że cała książka jest eksperymentem, żeby napisać coś dobrze. Jest to książka bardzo smutna, bo ta tragedia rozrasta się i rozrasta się coraz bardziej. Trochę jesteśmy w stanie już w połowie książki domyślać się, o co chodzi. Trochę tak, trochę nie, bo potem i tak książka zaskakuje. Natomiast co może się wam spodobać? Wam. Używam liczby mnogiej, ponieważ dla mnie świat mangi i anime jest tym mniej znanym. Ja się go uczę na poleceniach od was. Trochę obejrzałem sam, trochę wiedziałem, po co sięgać, ale wielu różnych dobrych filmów, wielu różnych dobrych animacji nie znałem. Tak jak na przykład Chcę zjeść twoją trzustkę albo 5 centymetrów na minutę. Nie znałem tego. 5 centymetrów na sekundę. Nie znałem tego świata animacji. Natomiast perfekcyjny świat Miwako Sumidy jest tak jakby, i to mniej więcej do połowy tej książki można by mieć wrażenie, że prawie będzie o to chodzić, jakby ktoś przeniósł w formę powieści trzustkę. Czyli Kimio Suidzo Otabetai. Chcę zjeść twoją trzustkę. I tutaj ta wielka tajemnica, z którą zmaga się główna bohaterka zarówno i animacji, jak i powieści Miwako Sumida, jest teoretycznie znana na początku, ale i nieznana. Trochę bardziej znana, trochę mniej znana. Wiemy od samego początku, że Miwako Sumida już nie żyje. Popełniła samobójstwo. Pytanie tylko, jak do tego doszło? Znaczy jak? To też wiemy, ale dlaczego do tego doszło? Więc mamy ogromną tragedię już na początku. Tak samo jak w Trzustce. Stąd te podobieństwa. Książka jest znakomita. Oczywiście, styl może być rzeczą gustu, ale to jest tak dobre trzymanie tekstu, nawet nie to, że w ryzach, to jest tak dobry pomysł i tak dobre ucho do języka. Gunawan przyznaje też, że jej książki pisane po angielsku, bo ona pisze w tym języku, pomimo całego swojego pochodzenia wieloetnicznego, dostają czasem uwagi, że są pisane jakby już były tłumaczeniami. To oczywiście trudno mi ocenić, bo sam mam styczność tylko z jej książką, w tym wypadku po polsku. Tłumaczenie jest znakomite. Wierzę, że na pewno jest tak, jak mówi, bo te kilka kultur, które nosi w sobie i sposób myślenia po malajsku, skoro indonezyjska wersja malajskiego jest jej podstawową mową, jeżeli ona każe jej tak mówić, to wszystko, co ma w środku, no to na pewno tak jest. Perfekcyjny świat Miwako Sumidy, książka znakomita, która spodoba się fanom mangi, anime, tych wszystkich rzeczy podobnych do Twoje imię, do Koe no Katachi, czyli kształt głosu. To są tego rodzaju sposoby myślenia zawarte tutaj. Młodzi ludzie, ich dramaty, uczucia, tajemnica, śmierć, tragedia, skrajny smutek, potrzeba ucieczki. Rewelacyjne sprawy. Przyjaciele, rodzina, zrozumienie, zaufanie. Także idziemy, czyli wyżywanie się w szkole, z którym trzeba sobie poradzić, czyli tutaj kłania się kształt głosu Koe no Katachi, który cały oparty jest na tym. Znakomita książka. No i druga, o której było na początku, cesarski zegarmistrz Christoph Ransmayr, Austriak, który napisał książkę o Brytyjczyku jadącym na dwór cesarza Chin, po to, żeby stworzyć zegary. Tylko co one mają odmierzać? I w jaki sposób? I w ogóle, czy potrzebny jest zegarmistrz? I czy czas może być równo? A co jeżeli czas ma być odczuwany przez dziecko, kiedy dziecko nie ma poczucia czasu i czasem czas płynie szybko, czasem wolno? Albo jeżeli ma odmierzać czas skazaniec, dla którego teoretycznie życia już nie ma. Czasy są okrutne, więc kary są skrajne. Nie wraca się już po wyroku z więzienia i można tylko ten czas odmierzać, nie widząc za bardzo w tym sensu. Znakomite ćwiczenie myślowe. Tu fikcja i tu fikcja. Obie bardzo kompetentnie stworzone. Seria z Żurawiem, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu jeszcze raz podziękowania za tak dwie wspaniałe książki, które rzadko można znaleźć. Clarissa Gunawan.
Perfekcyjny świat Miła Kosumidy, Christoph Ransmajer, Cesarski Zegarmistrz. Oby więcej takich rzeczy. Oby więcej takich wrażeń, bo to uskrzydla. Czego i Państwu życzę. Dziękuję za uwagę.